Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, promieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał duszny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest zatem to ta sama noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość. Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Święty Kościół, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie,
aby rozproszyć mroki tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wysławi Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i zwiąwszy swego syna Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Cię błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarenka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twojego potomstwa, dlatego że słuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje,
a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, które dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawiali ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którym go splugowali. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje. Podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, bezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę udowodnić wielkie imię moje, które zbezczczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, którym dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, mocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Ci składamy
się. Boże, Ty sprawę, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i, udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom,
niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tradycyjnie liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się na zewnątrz kościoła poświęceniem ognia, od którego później zapala się paschał wielkanocny, który jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa. Śmierć zostaje pokonana, ciemność grobu rozproszona światłością zmartwychwstałego. Nasze życie nie kończy się na grobie. Nasze życie nie kończy się grobem Wielkiego Piątku i tragedią, która tam się wydarzyła, ale radością życia w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. To radość tego dzisiejszego wieczoru, liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. To dobra nowina tej błogosławionej nocy. Świętujemy Chrystusa, który pierwszy przeszedł ze śmierci do życia. Świętujemy także nasze przejście ze śmierci do nowego życia. Bo długo upadły człowiek czekał na odsunięcie tego wielkiego kamienia, który zamyka mu drogę do Ojca. O tej długiej drodze, o kilku jej znaczących etapach mówiły dzisiejsze liczne czytania, które wysłuchaliśmy. Przypomnieliśmy sobie, że świat, że my wszyscy wyszliśmy z rąk Bożych, a poprzez wieki człowiek odchodził od Boga, a Bóg się nie zmieniał, pozostawał wierny. I pomimo niewierności człowieka, Bóg prowadzi swój lud poprzez morza i pustynie, troszczy się o niego, z cierpliwością i miłością sprowadza na właściwe drogi. W tę noc pełną nadziei, kiedy celebrujemy nasze zbawienie, nasze życie, postanówmy iść drogą życia, a nie drogą śmierci. Przeobleczmy się w szaty człowieka nowego i bez lęku nieźmy i ofiarujmy światu Chrystusa zmartwychwstałego, które prowadzi nas do właściwego celu. Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Niech to życie nam obiecane będzie waszym i moim udziałem. Amen. Powstajmy. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. Dlatego pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Teraz przedstawmy Bogu nasze pokorne prośby i błagania.
Módlmy się w intencjach dzisiejszej mszy świętej. Niech Bóg łaskawie je wysłucha. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie ofiary szalejącego wirusa korona i za tych, którzy pielęgnują i leczą chorych. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, za cały Kościół i lud wierny. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby dobrze kierowali narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież naszej parafii, aby rozwijały się w łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych dobroczyńców. Niech Bóg wynagrodzi mi hojność. Ciebie prosimy. W chwili ciszy przedstawmy Bogu nasze pokorne prośby i podziękowania. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na nas miłością i łaskawie wysłuchaj prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać za Wasze ofiary na utrzymanie naszej parafii. Można je składać, wysyłając je pocztą, albo wrzucając do skrzynki przed biurem parafialnym, albo korzystając ze specjalnej aplikacji na stronie internetowej naszej parafii Gift Central. Bóg zapłać za Waszą hojność i odpowiedzialność za naszą parafię. Módlcie się moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu. Sprawę, by ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o nowokrzczonych. Pamiętaj o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętymi Cyrylem Metodem, patronami naszej parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Świata, obdarz nas pokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim za łączność dzięki technologii w tej liturgii Wielkiej Soboty, którą rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim życzę wesołych świąt. Niech siła zmartwychwstałego Jezusa doda nam siły w codziennym życiu, a przede wszystkim pomoże przezwyciężyć zarazę, która dziesiątkuje nasze państwo i świat. Zdrowia wszystkim życzę. Szczęść Boże. Wesołych świąt. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą cię.